znajduje się tu zbiór ponad 70 tysięcy kości. W 1318 roku w Czechach miała miejsce wielka zaraza. Pogrzebano wówczas około 30 tysięcy ludzi. Wiecie, dzieci, co to jest zaraza? To bardzo zaraźliwa choroba. Są tu też kości z okresu wojen husyckich 1421 roku, kiedy to Kutna Hora była najważniejszym miastem po Pradze. W dolnej części znajduje się katedra z klasztorem. Została spalona i zburzona. Cystersi, którzy się uratowali, pozbierali pozostałe ludzkie szczątki. Kości poskładali w tej kaplicy, która stała się wielkim wspólnym grobowcem. W 1511 roku pewien mnich poskładał kości w 6 piramid. We wszystkich tego rodzaju kaplicach na świecie, czy to we Francji, czy w Mielniku, wszędzie układa się kości w kształcie piramidy. Oto dzieło mistrza Rinka. Nie ma drugiego takiego na świecie. Czeski książę Schwarzenberg z zamku Orlik przeznaczył znaczną część swego majątku, aby stworzyć to pamiątkowe, unikatowe dzieło. Zaprosił mistrza Rinka, który pracował tu wraz z żoną i dwójką dzieci. Pomagali mu nawiercać w kostkach otwory i przeciągać przez nie druciki. Pracowali w tym podziemiu 10 lat. Warto zwrócić uwagę na przepiękny żerandol zawierający wszystkie rodzaje kości ludzkiego szczytu. Wiecie, dzieci, co to jest dolar? Widział ktoś amerykańskiego dolara? W 1968 roku dawano za ten żerandol 100 tysięcy dolarów. Spójrzcie, jaki jest wspaniały. Spójrzcie tylko, ile trzeba fantazji i pomysłowości, by te kosteczki tak misternie poukładać. Wiecie, dzieci, co to jest dolar? Widział ktoś amerykańskiego dolara? Wiecie, dzieci, co to jest zaraza? Wiecie, dzieci, co to jest dolar? Widział ktoś amerykańskiego dolara? Wiecie, dzieci, co to jest zaraza? Wiecie, dzieci, co to jest dolar? Widział ktoś amerykańskiego dolara?